Cześć. Tematem dzisiejszego filmu jest szkatułka w jesiennych barwach. Zapraszam do oglądania. Na wierzchu szkatułki przyklejona będzie ta kwadratowa tabliczka, którą widzicie. Ona ma wymiary 14,5 na 14,5 cm. Wykonana jest z płyty HDF, czyli dość śliskiego materiału. Dlatego przed przystąpieniem do zdobienia całą tabliczkę pomalowałam podkładem akrylowym, a po wyschnięciu podkładu przemalowałam na biało farbą akrylową. Po wyschnięciu farby całą tabliczkę smeruję klejem do dekupaż i przyklejam do niej rozwarstwioną serwetkę. W przypadku klejenia takich dużych fragmentów, a nawet całych serwetek, najbardziej sprawdza mi się ta metoda, którą widzicie. Czyli zaczynam od posmarowania tabliczki klejem, układam na niej serwetkę, dociskam to przez folię, jakąkolwiek folię, i następnie od góry kolejny raz smeruję klejem do dekupaż. Dzięki tej metodzie można uniknąć wielu zmarszczek. Po wyschnięciu kleju serwetkę wystającą poza tabliczkę usuwam pilniczkiem. Następnie zabezpieczam tabliczkę lakierem. Tu dookoła ptaszków ochlapuję sobie zieloną rozwodnioną farbą, a po jej wyschnięciu zabezpieczam tabliczkę lakierem. No i w tej pracy nie mogło zabraknąć patyny. Nakładam ją gąbeczką na wszystkie brzegi tabliczki w taki sposób, aby w rogach było jej nieco więcej. Patynę trzeba będzie jeszcze polakierować, ale zanim to zostawiam tabliczkę do wyschnięcia przynajmniej na noc. Kiedyś zdarzyło mi się polakierować patynę, która wydawała mi się w dotyku sucha, no ale niestety do końca sucha nie była i rozmazała się pod pędzlem. Dół pudełeczka pomalowany będzie na beżowo-brązowy oraz fioletowo-różowy kolor. Ja te farby dobierałam tak, aby pasowały do tych występujących na serwetce. Wyszło tak sobie, ale tym się nie przejmuję. Na wierzch pójdzie patyna i ona ukryje wszelkie niedoskonałości. Natomiast zobaczcie, jak to pudełeczko jest malowane. Nakładam sobie na górę jeden kolor, na dół drugi i dopóki farby są mokre, mieszam je ze sobą i w ten sposób powstaje taki fajny efekt przejścia. Farby już wyschły, pudełeczko zabezpieczyłam lakierem i teraz zaklejam sobie wieczko, żeby mi się nie otwierało, i na bokach pudełka pastą strukturalną od Cadence odbijam szablon z wzorem kwiatowym.
Kiedy pasta jest już sucha, szlifuję ją sobie papierem ściernym. Omiatam z tych wszystkich drobinek, które powstały mi ze szlifowania, ale nie zabezpieczam jeszcze lakierem. Na całe pudełko nakładam patynę. Pasta strukturalna, która nie była zabezpieczona lakierem, bardzo ładnie przyjmie ten kolor patyny. Natomiast po pudełeczku patyna będzie się ślizgała. Pudełeczko wcześniej zabezpieczyłam lakierem i to ułatwi mi usunięcie nadmiaru preparatu. Kiedy ta gąbeczka po patynie jest już taka naprawdę praktycznie sucha, oblatuję nią wszystkie narożniki i krawędzie pudełka. Na pudełeczko oraz na tabliczkę, dosłownie w kilku miejscach, nakładam pastę woskową Kameleon. Ona mi tak delikatnie rozświetli i rozweseli pracę. W kadrze tego pewnie nie będzie widać, ale w świetle dziennym to daje naprawdę bardzo fajny, subtelny efekt. Ta pasta jest taka nienachalna w swoim blasku. Doklejam tabliczkę do wieczka pudełka i ja korzystam z kleju Express Glue. Na koniec klejem cyjanoakrylowym doklejam kulkowy łańcuszek dookoła tabliczki. Gotowa jesienna szkatułka prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli podoba Wam się moja twórczość i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.